Nie miałam okazji do Was dzisiaj pogadać jeszcze, ale w sumie nic nie robiliśmy. Wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie i leżeliśmy pykiem na plaży cały dzień. Już jest 17. I się zaczęło trochę chłodno robić, dlatego już zeszliśmy. Teraz przyszłam na jedzonko. Jeszcze nie wiem, co będziemy przez resztę dnia robić, już w sumie wieczoru. Ale raczej chillout totalny. Pewnie poleżymy nad basenem. Potem jakaś kolacja i drineczki. Że dzień na pełnym chilloutie dzisiaj. Leniuchy totalne, ale od tego są wakacje. Natrafiłam na straszną grupę Polaków w restauracji. Wstyd, powiem Wam, po prostu wstyd. Byli bardzo niemili dla obsługi, komentowali wszystko, obrażali wszystkich. Siedzieli stolik obok mnie i zaczęli mi komentować moje wybory jedzeniowe i to, co jadłam, jak jadłam, dlaczego i że na pewno musi być to obrzydliwe. Byli po prostu ostatnimi chamami, więc musiałam się odezwać. Bo nie życzę sobie, żeby ktoś komentował w ogóle. Praktycznie prosto mi w twarz, co jem i jak jem i dlaczego. I to w bardzo chamski sposób, więc odezwałam się i powiedziałam, co myślę. Ale byli naprawdę totalnymi chamami. Wstyd, po prostu wstyd. Tacy ludzie po prostu nie powinni wychodzić nigdzie do ludzi, bo porażka totalna. Aż mi się nieprzyjemnie tam siedziało i jadło. Zjadłam bardzo szybko i uciekłam stamtąd, bo po prostu już nie mogłam tego słuchać. Totalnie po prostu debile. Dzień dobry. W ogóle chyba wczorajszy materiał skleję z dzisiejszym, bo dzisiaj mamy równie leniwy dzień jak wczoraj. Wstaliśmy. Byliśmy na śniadaniu i na razie leżeliśmy cały dzień na plaży. Teraz oglądamy mecz w barze, bo Francja gra z Urugwajem. Ej, nie można przepuścić meczu. Ja tylko przyszłam na chwilę do baru, czekam aż przyjdzie pani, która rezerwuje stoliki na kolację. I szybko wracam na mecz. Muszę przejść przez prawie cały kompleks hotelowy, żeby wrócić, bo oglądamy mecz przy plaży, a musiałam przyjść gdzieś dalej i jest bombastycznie. Nie wiem, co jeszcze dzisiaj będziemy robić przez resztę dnia. A przez kolejne 3 dni mamy parę rzeczy zorganizowanych, mniej leniwych, więc pokażemy Wam troszeczkę więcej. A jak na razie zasłużone lenistwo. Szczęśliwe i zmęczone dziecko po jeździe konnej na plaży, nad oceanem i w Afryce. 3 marzenia praktycznie, 2 marzenia spełnione, trzecie nieoczekiwanie wskoczyło, czyli Afryka. W życiu nie myślałam, że będę jeździć konno w Afryce. Było zajebiście i żałuję, że nie wykminiłam, jak wziąć telefon ze sobą, żeby ponagrywać. Ale mam parę fotek, to chociaż fotki wrzucę, ale było mega. Nadal chodzę z bananem na pysku. Bo to było coś bardzo cudownego. Jeździć po plaży, jeździć po wybrzeżu. Fale się rozbijały o konie nogi. I było fajnie. No mówię, żałuję tylko, że nie miałam opcji, jak nagrać w czasie jazdy. Trochę mi smutno z tego powodu, no ale... Trudno. Pamięć zostanie, wspomnienia zostaną, to najważniejsze. Spełniajcie małe marzenia. Może się komuś coś takiego jak jazda po plaży nie wydawać czymś dużym. Ale dla mnie to jest takie małe marzenie, które udało mi się spełnić. I nikt mi tego nie odbierze.